jako samorząd gminy Trzcinica bardzo cieszymy się z tego, że pani Jolanta podejma Elojan, która zamieszkiwała w jednej z miejscowości naszej gminy i wyemigrowała do Francji, obecnie zamieszkuje w Paryżu, wybrała miejscowość naszej gminy, jej rodzinną miejscowość, którą są Laski, na promocję swoich trzech tomików wierszy. Cieszymy się, że jej więź z rodzinną miejscowością jest tak wielka i dzięki jej zaangażowaniu mogliśmy poczuć klimat Francji, klimat Paryża tutaj w naszej gminie, a także moglibyśmy być świadkami promocji kolejnych trzech tomików wierszy, za co jesteśmy bardzo wdzięczni. Nazywam się Adela Wawrzyniak, jestem wychowawczynią. Prowadziłam ich od klasy 5 do 8 przez 4 lata. Podobał mi się cały ten program. Widzę, że tu był wielki wysiłek, żeby coś takiego zrobić. Ponadto Jolanta to była rzeczywiście uczennica godna pochwalenia. Podziękowałam jej za zaangażowanie w szkole. Była w poczcie sztandarowym, po prostu działała na rzecz apelu, klasy, występowała, recytowała, także naprawdę super dziewczyna i oczywiście należą jej się wielkie dzięki. Ale to nie jest moja zasługa, bo to jest zasługa wszystkich nauczycieli, którzy mieli wpływ na jej rozwój, także niech robi to, co umie najlepiej, a wychodzi jej poezja bardzo ładnie, także jestem z niej bardzo dumna. Nagle zlatuje gołębi gruchot, dziwca melony z mgły, biegniemy w las. Twoja przyjaźń, jak mech, odporna na huragan, wiecznie zielona miękkość. Jestem bardzo wzruszona i dziękuję szczególnie mojej przyjaciółce, prawdziwej przyjaciółce ze szkoły jeszcze podstawowej w Laskach, Krystynie Pluta, za to, iż zorganizowała tę piękną, naprawdę wspaniałą uroczystość. Jestem wzruszona, bowiem Laski zawsze pozostaną w moim sercu. Pamiętam wiele rzeczy z tej miejscowości. W Laskach pozostała część mojej duszy. W Laskach przy ulicy Głównej 19 Singer z Środowym myśli. Były trzy tomiki, bowiem pierwszy tomik był pokazany podczas uroczystości w Laskach również w 2015 roku. A dzisiaj były trzy tomiki, trzy kolejne tomiki. W melancholię wtargnął kot. Następny tomik, pomieszane stopy, pomieszane języki, to przede wszystkim owoce moich podróży, które odbywałam niegdyś, które odbywam obecnie. Również i hołd oddany bliskim. Trzeci tomik, Zamazała mnie mgła, jest dość specyficzny. Była to taka moja autoterapia, samoterapia po moim udarze mózgu, który mnie nagle dopadł w 2018 roku i zmienił moje życie w ułamku sekundy. Jestem bardzo zadowolona i jednocześnie bardzo wzruszona. W dwóch językach, w żadnym nie do końca. Żyję na kilku kontynentach, wracam, wyjeżdżam. Na murku w Genewie, pod rosyjską cerkwią. Przyglądam się turystom. Nie wiem, jak rozeznać znaki na niebie.